Rozmowa dnia. A gościem Sygnał Dnia w programie Pierwszym Polskiego Radia jest teraz Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Witam panie pośle, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Kto ze strony Lewicy pojawi się jutro o godzinie 12 na spotkaniu, na które zaprasza marszałek Sejmu Elżbieta Witek? Mowa tu o ponadpartyjnej, ponad podziałami dyskusji o tym, co dalej z niezaszczepionymi, z strategią walki z pandemią w Polsce. Lewica zawsze uczestniczyła odpowiedzialnie w spotkaniach, które mogły odpowiadać na trudne pytania albo załatwiać trudne problemy. Takim jest bez wątpienia pandemia. Dlatego pójdziemy na spotkanie, ale widzimy wyraźnie, że to spotkanie jest o wiele spóźnione. Prosiliśmy premiera 2 miesiące temu, ministra Niedzielskiego miesiąc temu o takie spotkanie. Takich spotkań nie było. Nie ma spotkań rządowych, nie ma ustaw rządowych, nie ma decyzji rządowych. Jest inicjatywa pani Witek, dlatego będę na pewno ja jako przewodniczący klubu parlamentarnego. Mam nadzieję, że będzie formuła, w której będzie można zabrać z sobą przedstawicieli medycznych, bo w klubie mamy parlamentarnym posłanki i posłów, którzy są lekarzami, więc chciałbym ich zabrać, żeby porozmawiać o konkretach, a nie żeby to tylko była dyskusja o tym, czy widzimy, co się w Polsce dzieje. Widzimy. A to ja dopytam, to ja dopytam od razu, to co ci przedstawiciele środowisk medycznych, których mają państwo u siebie w klubie, mówią na temat rekomendowanych przez nich kierunków działania? Mówią o tym, co nie zostało zrobione przez ostatnie kilka miesięcy. Zapowiadał rząd na wiosnę podczas trzeciej fali, że będzie zmiana reorganizacji SOR-ów, czyli przyjęć w szpitalach, które są takim wąskim gardłem. Nie zostało to zrobione i mówią, że potrzeba jest reformy SOR-ów. To po pierwsze. Po drugie, powinna być inna organizacja też pracy ratowników medycznych, którzy stoją na pierwszej linii frontu. To też nie zostało zrobione. Od strony takiej, można powiedzieć, ogólnopolskiej, ważnym elementem jest to, żebyśmy powiedzieli jasno. Dzisiaj za pandemię odpowiadają niezaszczepieni i my musimy, nie możemy karać zaszczepionych za pandemię i to też będzie jeden z argumentów, z którym pójdziemy. Zresztą przypominam panie redaktorze, u pana nawet w studiu rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, Lewica ogłosiła raport o pandemii. Ten raport o pandemii miał też rekomendacje. Tego minister Niedzielski nie chciał zobaczyć. Ja też pamiętam, kiedy bodaj 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu rozmawialiśmy, pan właśnie mówił o tym, że kwestia tego, by nie karać zaszczepionych za działania niezaszczepionych, to jest kwestia fundamentalna i poniekąd z tym związany jest też ten bezpośredni impuls, bo to zaproszenie, to wezwanie do współpracy ponad podziałami marszałek Witek pojawia się w momencie, kiedy jest okazja, żeby pod projektem ustawy dającej pracodawcom informacje, wgląd w informacje, czy pracownicy są zaszczepieni, czy nie, pojawia się w parlamencie. Jest zgoda co do takiego rozwiązania na lewicy, bo wiem, że na przykład w Zjednoczonej Prawicy są bardzo różne głosy. Jednym się to rozwiązanie podoba, innym się nie podoba. Ja cieszę się, że pan redaktor tą sprawę poruszył, bo chodzi właśnie o to, że pani marszałek Witek i środowisko Prawa i Sprawiedliwości robi to spotkanie w momencie, kiedy brakuje im większości. No tylko, że w sprawie pandemii nie powinno być mniejszości i większości, prawicy i lewicy, tylko powinna być zgoda, bo wszyscy walczymy z tym samym wrogiem, czyli z pandemią koronawirusa. Lewica jest otwarta na różne propozycje, tylko muszą być na stole. Rozmawiałem we wrześniu z panem ministrem Niedzielskim, prosząc go, żebyśmy porozmawiali o konkretnych przepisach. Minęło 2 miesiące, nikt się do nas nie odezwał. Nie było żadnego spotkania, żadnego projektu ustawowego. I jeszcze jedna rzecz. Rada Medyczna. Rada Medyczna wydaje co kilka tygodni nowe zalecenia. Ja też u pana o tym mówiłem, powtórzę. Zalecenia Rady Medycznej powinny być jawne. Wszyscy powinniśmy się do nich stosować, również rząd i premier. Jeżeli będą zalecenia medyczne, żeby wprowadzać rozwiązania różne, nawet bardzo ostre, to Lewica nie będzie odmawiała poparcia. Ale chcielibyśmy wiedzieć. Nikt z nami nie rozmawia i wierzę, że spotkanie w dniu jutrzejszym u pani marszałek to będzie spotkanie o konkretach, a nie spotkanie takie pitu, pitu, bla, blu, bla. Ale wie pan też doskonale, że nie można podejmować daleko i idących decyzji, nawet jeśli są szerokie rekomendacje, nie tylko medyczne, mówię w ogóle o wszelkich rekomendacjach fachowców, jeżeli nie ma politycznej zgody wokół tego, jeżeli nie ma sposobu na przekonanie obywateli do tych rozwiązań. No chyba, że wyjdziemy z założenia, że państwo powinno zajmować się jedynie zmuszaniem do takich, a nie innych zachowań. Oczywiście, państwo jest też aparatem przymusu, ale oczywiście lepiej, kiedy wprowadzać pewne rozwiązanie, no, dzięki właśnie porozumieniu. Ależ oczywiście, Lewica siadała do stołu ze wszystkimi partiami w przeszłości, jak rządziła Platforma, a dzisiaj jak rządzi PiS, kiedy są rozwiązania ważne dla państwa. Ale chcielibyśmy te rozwiązania zobaczyć, bo pan redaktor mnie zapytał o ustawę,
No tylko, że ustawy nie ma. To znaczy nikt nie położył na stole żadnego rozwiązania. Są tylko zapowiedzi. Ja chciałbym usiąść do stołu poważnie, jak partner, porozmawiać o tym, co zrobić, żeby było mniej zachorowań. Bo przypomnę, w ostatnim tygodniu prawie 2000 zgonów. No szklanka... Najwięcej łóżek zajętych od początku pandemii. Jeszcze panu jedną rzecz powiem. Najwięcej osób na kwarantannie od 2 lat. Jeżeli rząd tych danych nie zauważa, to znaczy, że swoją ciszą zabija tych, którzy chorują. A ja na to się nie zgadzam i Lewica również. Panie pośle, czy szklanka jest do połowy pełna, czy pusta? Bo z drugiej strony można powiedzieć, jest okazja, żeby właśnie ten konkretny projekt ustawy wypracować od razu w ramach konsensusu współpracy między partiami, żeby pod nim się podpisali przedstawiciele rozmaitych sił politycznych. Zostanę jeszcze w Sejmie teraz i dopytam o inną kwestię. Uda się obronić stanowisko wicemarszałka Sejmu dla Włodzimierza Czarzastego? Czy może są tu jakieś wątpliwości? Bo przypomnę, jest wniosek Konfederacji o to, żeby go ze stanowiska odwołać. Lewica będzie stała murem za swoim marszałkiem, za marszałkiem Czarzastym, bo Konfederacja, czy w ogóle grupa ekstremistycznych posłów chce odwołać marszałka za to, że bronił praw człowieka. Ja się nie zgadzam z takim postępowaniem, żeby odwoływać dobrego współszefa prezydium Sejmu, współszefa, wiceszefa całego Sejmu, po to tylko, żeby rozpoczynać polityczną wojnę. Marszałek Czarzasty zachowuje się w sposób wyjątkowo otwarty jako wicemarszałek. Daje szansę na wypowiedzi, nikomu nie przerywa. Zawsze staje po stronie rozsądku i praworządności. Ja chciałbym, żeby wszyscy członkowie prezydium Sejmu tak się zachowali. Więc Lewica na pewno będzie stała za marszałkiem. Nie pozwoli na jego odwołanie. Jednocześnie namawiając wszystkie inne kluby, żeby po prostu dały odpór tym niepotrzebnym, wręcz powiem głupim zamierzeniom odwoływania marszałka, dlatego że broni praw człowieka. To teraz będzie pytanie o to, co za kulisami. Co się mówi o Włodzimierzu Czarzastym na Lewicy? Że ma na przykład ciężką nogę, albo że lubi sam prowadzić auto, albo że nie lubi prowadzić auta, może lubi jeździć z kierowcą. Tak dopytuję, bo ciekaw jestem, jak wygląda sytuacja w innych partiach po tym, co przydarzyło się Donaldowi Tuskowi. Myślę, że Donald Tusk powinien po prostu przeprosić za to, że jechał zbyt szybko i wpłacić jakieś pieniądze na fundację, organizację pozarządową, która pomaga ofiarom wypadków i to by było najlepsze rozwiązanie. Ja nie twierdzę, że będę tutaj biczował pana Donalda Tuska, ale wiem jedno. Każdy z nas popełnia błędy. Umiejętność polityka, ale i człowieka polega na tym, że umie wyciągać z nich wnioski. Jeżeli ktoś mandat przyjmuje, to i w drugim zdaniu na Twitterze powinien napisać przepraszam. No tego mi zabrakło. No więc myślę, że tak powinien postępować każdy rozsądny obywatel. Ja rozumiem, że można przekroczyć prędkość. Też dostałem w życiu mandaty. Myślę, że wielu kierowców dostało mandaty, ale z tego trzeba wyciągać wnioski, a nie z takim mocnym słowem mówić, że jedziemy dalej. No nie jedziemy dalej, bo gdyby ktoś na tej drodze był, to mógłby zginąć. Ale my jedziemy dalej w tej rozmowie. Jej druga część za chwilę w internecie, w mediach społecznościowych programu Pierwszego Polskiego Radia, także na stronie internetowej Polskiego Radia. Gościem Sygnałów Dnia jest Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy i szef klubu parlamentarnego Lewica. Panie pośle, to jeszcze na chwilę chciałem, żebyśmy zostali w parlamencie, bo ciekawie opisuje to, co dzieje się w zespole pracującym nad możliwymi zmianami w ordynacji wyborczej. Dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Szczególnie mnie zastanawiają rozważania na temat tego, czy wprowadzenie takiego rozwiązania, że mielibyśmy połowę okręgów jednomandatowych, a drugą połowę wielomandatowych, nie naruszałoby tej konstytucyjnej zasady proporcjonalności i że dałoby się w związku z tym je wprowadzić. Lewica bierze, w odróżnieniu od Koalicji Obywatelskiej, udział w tych dyskusjach. Ciekaw jestem pana opinii. Opinie mam złe. To znaczy uważam, że wprowadzenie w Polsce zmian w przepisach prawa wyborczego, które będą de facto demolowały system, bo wprowadzały jednomandatowe okręgi wyborcze w części okręgów wyborczych, to jest naruszenie zasady proporcjonalności. Ja uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. Jeżeli mamy w Polsce system, który daje zasadę proporcjonalności, to powinniśmy ją zachować. Moglibyśmy dyskutować o zmianie przelicznika tego, jak się na przykład mandaty w okręgach wyborczych rozkładają. Dzisiaj jest to tak zwana metoda Donta, pozwalająca na to, że ten największy zwycięzca wyborów ma zdecydowanie najwięcej udziału w mandatach. Kiedyś, za czasów Lewicy i jeszcze wcześniej AWS-u, była metoda Sandlicka. To jest metoda, która wzmacnia te mniejsze ugrupowania, czyli
wzmacnia proporcjonalność. To jest kierunek, który lewica by akceptowała, ale nie kierunek, który ma dać szansę jeszcze większych zwycięstw tych, którzy mają pierwsze miejsce, bo to też nieuczciwe w stosunku do obywateli, którzy chodzą na wybory, głosują na jednego, a wybiera się, okazuje, drugiego. No ale jednocześnie to jest też kierunek do tego, żeby parlament był bardzo rozdrobniony. Ja sobie patrzę na taką symulację w jednej z gazet. Dzisiaj tych sondaży jest sporo w ostatnich dniach. Jedne pokazują ruchy w jedną stronę, inne pokazują w inną stronę, ale wiele z nich pokazuje przy przeliczeniu na mandaty wyników, że już jesteśmy blisko takiego klinczu w parlamencie, w którym może się okazać, że od 20 czy 30 posłów Konfederacji zależy, czy uda się jakąś większość skonstruować. A to, o czym pan mówi, to jest prosta droga do tego, żebyśmy mieli kilkanaście klubów parlamentarnych i konstruowanie rządu większości było jeszcze trudniejsze. Tak, przypominam, było w latach 90., kiedy do Sejmu weszło tak wiele ugrupowań, że rządy zmieniały się co kilka miesięcy. Myślę, że droga stabilnego rządu, bez względu kto rządzi, jest o wiele lepsza dla Polek i Polaków, dla obywateli, niż droga podziału i ordynacji wyborczej, która jest dość niezrozumiała i podkreślam, wrzucasz do urny wyborczej głos na obywatela A, wychodzi obywatel B. No to nie jest system, który na pewno będzie wzmacniał poczucie demokracji i mobilizował ludzi do chodzenia na wybory. Wręcz odwrotnie, będzie odstraszał, frekwencja wyborcza się zmniejszy, a parlament będzie bardziej skłócony. To nie jest dobra droga. Dodajmy, że i tak jeszcze ta ordynacja jest wyjątkowo prosta w porównaniu z zasadami, które sprawiają, że w wyborach europejskich głos wrzucony na kandydata z jednej listy w jednym okręgu może sprawić, że w zupełnie innym okręgu z jakiejś innej listy ktoś wejdzie, tak, albo nie wejdzie, ale to dyskusja już zupełnie na inną okazję. Wynotowałem sobie taki oto cytat z wypowiedzi Radosława Sikorskiego z wywiadu, którego udzielił w ubiegłym tygodniu Rzeczpospolitej. Nielegalne przekraczanie granicy nie jest prawem człowieka. Wynotowałem sobie to zdanie, bo wydaje mi się ważne, a często zapominamy o tym, pogrążeni w sporze, często wpadając w taką bardzo emocjonalną retorykę na temat tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Myślę, że pan minister Sikorski nie doczytał umów międzynarodowych, bo ludzie, którzy przekraczają granicę, nawet jak nielegalnie ją przekraczają, to mają prawo do ochrony międzynarodowej i mają prawo do swoich praw człowieczych. Jeżeli marszałek uważa inaczej, mówi o Sikorskim, no to myślę, że to jest wprost wprowadzanie obywateli w błąd. Chyba, że chodziło o grupy, to znaczy, że stoi na granicy kilkaset osób i próbuje taką hordą przejść przez przejście graniczne. No to wtedy rzeczywiście to jest łamanie prawa międzynarodowego. Ja uważam, że my musimy bronić naszej granicy. Bezpieczna granica to jest obowiązek państwa i tutaj nie ulega żadnej wątpliwości, że polskie służby i funkcjonariusze muszą dostawać takie dobre poparcie od rządzących i od opozycji, bo wtedy mają też mobilizację do obrony tej granicy. Ale bezpieczna granica to również taka, na której nie umierają ludzie, której udzielamy pomocy humanitarnej komuś, jak się znajdzie na terytorium Polski, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że na przykład kogoś boso albo bez skarpetek, albo rozebranego w samym sweterku odsyłamy w dwa czy w trzy osoby na granicę, a temperatura jest pięciostopniowa czy poniżej zera. Nie martwią pana rozmowy Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką? Wielu komentatorów mówi, to jest niepotrzebna legitymizacja przywódcy co do legalności pełnienia przez którego władzę bardzo wielu ma, myślę, uzasadnione wątpliwości. Myślę, że pan Łukaszenka właśnie tego potrzebował, to znaczy tego, że ktoś będzie chciał z nim rozmawiać. Reżim na Białorusi wzmacnia się siłą tego, że jest akceptowany i tolerowany. Przypominam sfałszowane wybory, przypominam Łukaszenka, który ten kryzys hybrydowy na granicy polskiej wywołał i on dzisiaj w rozmowach z przywódcami zachodniej Europy uwiarygadnia się. Ja uważam, że to są błędy, za które będziemy w przyszłości płacili. I nie da się odpowiedzieć na pytanie, co by było gdyby, bo gdyby tej rozmowy nie było, może nie byłoby też trochę z uwolnienia tych problemów granicznych. Ale wiem jedno, Łukaszenka wcześniej czy później będzie satrapą, który będzie przeszkadzał nie tylko Polsce, ale całej Europie, bo przecież hybrydowa wojna z Polską na granicy to jest wojna z całą wolną Europą, z Unią Europejską, bo na zlecenie Kremla czy prezydenta Putina Łukaszenko wykonuje polecenia mające zdestabilizować Unię Europejską.
No, pojawiają się doniesienia, że ten front zostanie rozszerzony, a być może presja migracyjna skierowana też w kierunku Ukrainy w tej chwili, łącznie z tradycyjnymi działaniami zbrojnymi. Tak przynajmniej alarmuje sojuszników Kijów. Minister Rau z Ministerstwa Zagranicznych mówi, że zarówno rządy krajów Unii Europejskiej i NATO, takie jak Polska, jak i też na szczeblu sojuszniczym te informacje są w tej chwili sprawdzane. Miałoby wedle tych sugestii z Kijowa na początku przyszłego roku dojść do otwartej wojny, no właściwie otwarta to ona już jest, ale do konfliktu zbrojnego na większą skalę, do ataku Rosji na Ukrainę po prostu. Destabilizacja przez prezydenta Putina Europy jest nam znana z 2014 roku. Powtórka tej sytuacji, wzmocniona o siły konwencjonalne z frontu, na przykład od strony Białorusi, mogłaby zdestabilizować również całą Europę. To jest wielkie zagrożenie dla Polski. My musimy szukać sojuszy i wzmacniać pozycję Ukrainy w Unii Europejskiej i w ogóle w Europie. Mocna Ukraina to Ukraina, która będzie mogła przeciwstawić się zapędom imperialistycznym Rosji. I to jest w naszym rzetelnym interesie. Chciałbym, żeby pan minister Rau, pan premier Morawiecki wkładali też siły i środki dyplomatyczne, żeby o tym więcej rozmawiać w Europie, bo jeżeli nie będziemy tego problemu naświetlali, to za chwilę będziemy mieli sami problem, jeszcze większy niż na granicy z Białorusią. Krzysztof Gawkowski, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy i szef klubu parlamentarnego Lewica, był gościem Sygnału Dnia w programie Pierwszym Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle. Dzięki i dobrego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.